Ziomeczko, ziomeczki, ja jestem Wojtek566. Witam was nie w pierwszym, w drugim odcinku Minecraft to jest minigierek. Tylko jak byliście pewnie spostrzegawczy, to Minecraft More. To będzie seria po prostu skupiająca się na takich wszystkich wszystkościach innych, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo wiecie po prostu, żeby nie wyjąć więcej niepotrzebnych serii, prawda? No i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować reklamę kanału. Jest to zauważy, czy coś. Ja tak samo jak z Tigerem, który ma już 104 suby, bardzo mu gratuluję, w ogóle byłem na niego specjalnie. Dobra. No dobrze, no to sobie przedstawię wszystkie tryby tak na dobrą sprawę. No to opowiem, że mamy tutaj spawn i możemy sobie włączyć tutaj tryb PvP. Nawet spoko. Bić z różnymi graczami, tylko akurat no, teraz wszyscy sobie poszli. Ale tak normalnie to jest nawalanka. To dosłownie zostało dodane niedawno. Tak naprawdę. O, Maciek chce się bić. Chyba. A nie. Musi. Jakiś gościu w Diaksonym secie. No jestem w Diaksonym secie, a co? Jak obejrzysz ten materiał, to się dowiesz, jak włączyć Diaksonym set, bo właściwie pokazywałem. Okej. No to tak. Klikamy na kompas. Dobra, włączę PvP, żeby mnie nikt nie bił. Tak o. Dobra. Najlepszy. Więc pierwszym trybem jest Creative. Oczywiście mi się tak długo ładuje. Dobra, widzę. Co to jest? Chyba śmietnik. Ojej, lag. O, i tutaj niedawno został dodany plugin na windy, dzięki czemu możemy normalnie się spacjować i shiftować na windy. Dobrze. Już jestem. Okej, okay, no i jak już mówiłem, to jest strefa Creative. Dosyć spoko budowle, jak na spawnie. Oczywiście komendy, na przykład do swojej działki się tepać. Plotmy home, bo tu akurat buduję więzienie na swojej działce. Jest też taka fajna opcja, że na przykład możemy na poszczególny nick gracza, na przykład właśnie Wertora, działka. Kurde, nie jest teraz ta serwia akurat. No i na przykład tu jest działka Wertora. Takie fajne miasteczko, tu jest moja karczma, a tu jest mój domek. Dobrze. No więc przechodzimy w sumie do omawiania kolejnego serwa, bo no dosyć klasyczny jest tutaj Creative, można wyrazić swoją kreatywność i tak dalej. No to widzimy się przy kolejnym trybie. Dobrze więc, z kolejnym trybem będzie Skyblock. Ogólnie jeszcze nie zakładałem tutaj wyspy, ale w sumie tu też dosyć jest klasycznie. Może nawet zrobię, jak to było is create. Tak, wyspa utworzona, automatycznie. No dosyć spoko. Dosyć spoko starter. Jeden z lepszych starterów ta Skywars. Dosyć się typowy. Rzadko spotykam takie coś, że po prostu jest właśnie domek i tak dalej. No fajnie zaprojektowane. A tutaj oczywiście sąsiednia wyspa. Jakiegoś innego gracza. Oczywiście mamy tutaj skrzynki. Dosyć klasycznie, jak w innych trybach. Możemy oczywiście zaprosić kogoś. I tak dalej. Może tak is dodaj na przykład nowi konie teraz, żeby nie powtarzać z przykładem Wertora. A is a kurde. No ale ogólnie idea taka sama, więc kolejny tryb. Dobrze więc, kolejnym trybem jest IZMC. Tutaj akurat nie wiem do końca, o co chodzi, bo nigdy w to nie grałem. Ale co to skończone bielsko? Tak, to chyba będzie hardcore. Tak, tak, to raczej Minecraft hardcore, także nie
chwilę, może napiszę do tego kolesia wiadomość. Nakrywam reklamę. Dobra, więc przechodzimy do kolejnego trybu. Dobrze, przechodzimy do kolejnego trybu. Free build. 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 Kurde. Nie umiem Przepraszam, żeby mnie przerwało. Ogólnie będzie w tym materiale duża część, także się nie dziwcie. Free build to chyba to samo co creative, tylko po prostu mamy survival i... No. I po prostu musimy sobie sami zdobywać przedmioty, tak mi się zdaje przynajmniej, bo ja naprawdę ostatnio nie siedzę w tych wszystkich trybach. Nie wszystkie ogarniam, najbardziej ogarniam minigierki, dobrze. Ale właśnie teraz mniej więcej przyjdzie na to pora, czyli właśnie minigierki. Dobrze, i teraz będę przedstawiał wam minigierki, ale tak już jeden ciągiem, czyli PvP. Który możemy sobie założyć zbrojkę. I kurde, iść na walkę, a PvP Guns to po prostu PvP z takimi pistoletami. No i zobaczcie, możemy tutaj się z każdym bić, a ja ogólnie słaby jestem w PvP. Więc no, ginę od razu. No to wychodzi. Chwila, dobra. PvP Guns, to jak już chwilę, czy tak, tak. Może mi tu trochę zlaguje, chociaż troszeczkę... O, nie aż tak długo. Nie możemy po prostu sobie założyć i normalnie się bić. Taki sam tryb był na MC Survi, tylko wtedy to było GTA 5, a nie PvP Guns. I normalnie możemy się tutaj lać, na przykład tutaj zdejmę tego pola. Kurde, a, to jest rifle. Nie znam się dobrze na tych broniach. Snajperski. Chodź tu, panie. Panie, chodź, chodź, chodź tu. Chodź, mi nie uciekniesz, panie. Reloading. Może go zdejmę? A, może. Kurde. O, dobra, broni się, będzie się bronił. Okej, okay. Chodź tu, gin, dziadzie. Kurde. Dobra, zginął. Teraz z tego. Z nikim w sojuszu nie ma dziś Tigera i Wikoni dzisiaj sam. O, nie wiedziałem, że mam aż takiego skilla, jak jestem sam. Może jak mam nagranie, na nagraniu to po prostu mam skilla. Dobra, to przechodzimy do kolejnej. Jak mi się uda i nie zginę. No dobra. PvP Guns oczywiście. Kolejną minigierką będzie Block Party. Czyli muzyczka, skakanie po blokach i tak dalej. Chodzimy na arenę pierwszą. Nie wiem, czy akurat teraz... No to po prostu będzie cięcie i widzimy się na chwilę, jak będzie naładowane. I wam pokażę całą mniej więcej rozgrywkę. I chodzi, no już jestem, i w Block Party oczywiście chodzi o to, by przy rytmie muzyki, jak jest czerwony blok, jak na przykład jak jakiś jest kolor bloku gliny, to po prostu się na niego kładziemy, znaczy stoimy, nie kładziemy. Dobrze, trochę się nabawiłem Block Party, więc dlatego takie cięcie, aż takie, aż. Dlatego tak, aż takie cięcie. Jest tak, teraz przechodzimy do kolejnej, kolejnego trybu, czyli jail. Czyli po prostu kopiujemy sobie tutaj właśnie te wszystkie. Mam jeszcze ten texture pack. Będę później musiał zresetować Minecraft, ale to nic. Sobie po prostu kopiemy i wydajemy oczywiście pieniądze. Mam akurat tutaj 510. Monet. O, może tu sprzedać koplu. Stąd akurat stack, czyli dwa razy po 32 bloki.
A tak to 64 w Minecrafcie, przypominam. No i po prostu możemy sobie odblokowywać. Chwilę, tylko niech się. Jeżeli tutaj klikniemy Rank Up, ale musimy mieć 600 monet, to wtedy będziemy mogli kopać na danym tym sektorze. A jeżeli na przykład wejdę na jakiś warp E. A, no właśnie, nie masz pozwolenia na korzystanie z tego warpa, czyli po prostu nie mamy jeszcze odpowiedniej rangi. Dobra, więc przechodzimy do hub i obawiamy ostatnie minigierki, bo to już zostały trzy. Pierwsze to Skywars, w którym wiecie, że ja lamię z któryś z odcinków. Także po prostu nie będę się tam za bardzo rozgrywał, po prostu sobie spadnę. Bo nie lubię grać w Skywarsy, bo lamię. O Jezu. Tyle to potrwa. Przepraszam, że może jak już tak czekamy, to przepraszam, że tak odcinek późno, ale po prostu miałem trochę nauki w szkole i tak dalej. A poza tym dużo obgadywałem różnych rzeczy. Dobra, co zginę. Bo mi się nie chce grać w Skywarsy. No dobra, więc na hub i omawiamy ostatnie dwie minigierki, czyli TNT Run i Spliff. Ja tylko pokażę TNT Run. Spliff myślę, że też wiecie, jak to działa. Jeden versus jeden, tak? O, i akurat jest tu jakiś ziomek. No nie wiem, co tu będzie jeszcze powiedzieć. Administracja jest całkiem spoko, bo jest bardzo właśnie pomocna, szczególnie na creative, w trybie creative. Ponieważ właśnie tam dużo jest pomocy, dużo jest eventów, także możecie sobie w wielu sytuacjach wygrać VIP-a albo rangę YouTuber, jeśli macie oczywiście 70 subów lub tak gracie, tak jak ja, reklamę Kraj DLC. Mam nadzieję, że Gosia mnie zauważy przez to. Zwróci na to uwagę. Bo Gosia właśnie jest główną właścicielką tego serwera, dlatego ciągle o niej mówię. No i teraz taki chwilowy gameplay z TNT Runa. Nie rozumiem, dlaczego tutaj smok akurat ciągle lata. A jeżeli chodzi o mój serwer, o Omega Games, to właśnie go teraz reaktywuję, ponieważ były problemy z płatnością, po prostu. No i dobra, no i to by w sumie było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc no, pozostaje mi tylko jedno, komentujcie, subskrybujcie. Jeśli wam się spodobał film, zostawcie kciuka w górę. No i nara!